Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w nowej serii, w bardzo krótkiej, jest to oczywiście tym razem Life is Strange. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem, ale mam nadzieję, że dobrze, co nie. I mamy tylko epizod pierwszy niestety, po czwarkę. Nie wiem, ile on będzie trwał, bo tu musimy właśnie kupić ten... wiecie, ten epizod, wszystkie znaczy, co nie, ale jest właśnie tutaj, widzicie, znajduje się już, jest tylko epizod pierwszy, co nie, i mamy zagraj. Jest to darmowe, jak pisałem na Facebooku właśnie, to już będzie w jakieś, tak myślę już, jak będziecie oglądać to, bo ja nagrywam to 22 lipca, ale wy będziecie dopiero oglądać pewnie w sierpniu jakoś, może na początek sierpnia, ale nie obiecuję. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie. A tak kosztuje gra 15 euro. Tak, bo jest jeszcze nawet obniżka 25% minus, o nie. Tu nie ma polskiego języka niestety. Trzeba zainstalować spolszczenie sobie. I tu mamy jakieś poradniki dostępne. No, dostępne właśnie spolszczenie jest już. Ale to i tak będzie działać przecież. O, i jak wiecie, to jest... jest to oczywiście... wiecie... te zrobienie spolszczenia jest przez ekipę właśnie Graj po Polsku. A, i tu właśnie mamy te osoby, które są, wiecie, które spolszczali tę grę. Spolszczali. Dobra. Mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Grafikę mam... taką, wysokie, tak. Bo ta gra nie ma takich dobrych, znaczy słabych wymagań nie ma, znaczy dobrych takich, znaczy można powiedzieć, co nie, 1 giga karty graficznej mam, 2 ponad, czy 2 mam, co nie. A, i tu mamy różne te, a, język napisów, dobra, to domyślne będzie. No dobrze, to zaczynamy, tu mamy, no jeden epizod niestety tylko, przepraszam, może kiedyś, może zakupię, nie wiem, te dalsze epizody, co nie. Na razie zagramy sobie w jeden, czy ta gra jest taka fajna, czy nie. Zobaczymy, o co tu będzie chodzić w ogóle, bo trochę grałem w nią, co nie, jeszcze, kiedyś. Ale, a, w której liczą się wybory gracza, to wiem. Wiem, to nagrywał ten, Rock nagrywał, Sarge właśnie nagrywał. Ktoś tam jeszcze chyba nagrywał, nie wiem, nie pamiętam już. A, jeszcze Seto właśnie nagrywał to gierkę, wszystkie epizody właśnie. No dobra, oglądajmy pierwszy filmik na początek gry. A, i bohaterko to... bohaterko jest Chloe, czy jakoś tak. Chloe chyba, a zaraz zobaczymy, wiecie, bo nie jestem pewny. Chyba Chloe? Chloe? A nie wiem. A zaraz zobaczymy, przecież to nie... Uuu, ale deszcz na pierdyka, ja pierdzielę. Nie fajnie tam mają, co nie w tej chwili. Coś pies kurwa szczekaj, no szkurde, jak ja nie lubię, jak pies szczeka przy nagrywaniu. Czekajcie, tak patrzę przez okno, co tam się dzieje. Nic nie ma. Czego ty szczekasz, głupi psie? Ja pierdzielę. Dobra, lecimy. Okej. Okay. A, nie zobaczyłem, że kurde gra już gdzie, że już się skończył filmik, co nie, początkujący tej gry. Znaczy z tej gry. Okej, okay, możemy biegać, fajnie. Wow, ale to piździ, ja cię kręcę. No kurde. Jakie tornado! O kurde. Dobra, mamy jakieś wieże, latające wieże, znaczy wieża, to nie. Ty, pewnie wieża Xardasa. Co nie? Dobra, jak tu... O dobra, jesteśmy przy tej wieży. Ole burza, ja pierdzielę. Jeszcze jesteśmy przy... na jakimś wybrzeżu, ja cię... Holy shit. O jakie tornado, o ja pierdzielę. Ja cię kręcę.
Ojoj, ojoj, oj. O kurde. O Jezu. That was so surreal. Film Little Pieces of Time. O kurde. But he could be talking about. Jej się to śniło. Yes, he likely was. Okay. Jej się śniło tylko. I'm okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? I didn't fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers. Jak ja mam tu kurde spojrzeć? She saw humanity as tortured, right? And frankly, it's bullshit. Shh, shh, shh. Keep that to yourself. Seriously, though. I could frame any one of you in a dark place and capture you in a moment of desperation. Co jest? And any one of you could do that to me. Co mam tu zrobić? Przytrzymaj. What if Arbus chose to capture people at the height of their beauty or innocence? She had a brilliant eye. So, she could have taken another approach. I have to admit. No dobra, a jak ja mam tu przyjrzeć się tym zdjęciu? Czekajcie, przytrzymaj lewy przycisk myszy. Lewy. He captured the essence of post-war beat America. And there was honesty about the economic conditions of the era. But a beauty in the struggle. Look at this crap. Dobra. How can I show this to Nie ogarnąłem tego, co to pisało. Ja. Ajajaj. Nieogarnięty Mati, ja cię kręcę. No dobra, mamy zdjęcie tej Chloe? Nie wiem. Czekajcie, jak się tu czekajcie. Jak to się Which explains why Frank was Kerouac's photographic muse and both were the great chroniclers of the 1950s. Well, we've all seen that iconic shot of Kerouac on the balcony. I can't believe I still have this pencil case. I should upgrade to the 21st century. Przecież... But I like it all. Przecież to chyba na pewno jest 21 wiek. Przecież ta gra powstała w 21, co nie wieku. Now, contrast Frank's stark Americana with Salvador Dali's surrealist photograph. Czytaj. 1 października. Nie wiem, czy to... I... What? Ujoj, ale tego tu jest. Nie wiem, czy sobie to czytać, czy nie czytać. Przeczytamy sobie. 10 lipca 2013 rok. Bo ta gra powstała chyba w 15, jak ja dobrze wiem. Spolszenie się pojawiło w tym roku, jakoś. Chyba. Tak. Powiem wam, że dobrą robotę robią ta ekipa, co nie graj po polsku, bo jest spolszenie do The Walking Dead Mission. Do czego tam jeszcze jest? Do The Walking Dead właśnie tych pierwszych sezonów, co nie? Który tak za niedługo wychodzi też. Jakoś jak na jesieni, co nie? Tak samo jak Outlast. Bardzo czekam na Outlasta też. Jeszcze tam zrobili spolszczenie do Somy. Bodajże. Ta ekipa. Powiem wam, że dużo spolszczeń do tej gry powstało. Bardzo dużo. Od tej ekipy oczywiście, bo jest jeszcze więcej, co nie? Tych ekip takich, co robią spolszczenia, co nie? Kurde, czytać o sobie czy nie czytać? Nie wiem. Nie wiem. A nie, to Max! Max? Chloe. Coś mi się tu... Za przeproszenie mówiąc, ujebało. A to Max się, Max się nazywa. Ja myślałem, że Chloe. Ja cię kręcę. Serio, to Max się nazywa? Jefferson to jest ten nauczyciel, to ja to wiem. Victoria to jest ta chyba... Ona jej nie lubi ponoć. A Kate? To kto to jest Kate w ogóle? No dobra. Okay, co my tu mamy? Zrób selfie! Takim aparatem. Pamiętam, takie aparaty kiedyś były, co nie? Kiedyś. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Teraz to wiecie, co kurde, czanki, co nie? The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography. Pamiętam, że jeszcze gdzieś posiadam, znaczy w ogóle to rodziców chyba, posiadam taki aparat jeszcze na kliszę, co nie? Też kurde, stara rzecz. Kilka lat już ma, chyba kilkanaście nawet może ma. Pan
pan pyta mnie? You're asking me? Let me think. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes. Jedź ty. Widać, że już się chwali, kurde. Style, like się, kurde, chwali w piruny. Sad face. Very good, Victoria. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert... Sorry, Max. No more selfies right now. You can find out all about him in your textbook. Or even online. Dzwonek na lekcje. A ja mam w tej chwili wakacje. A nie muszę za... No, do tej szkoły muszę. Nie będę już kończył, co nie, tego słowa. Chodzą, o. Znaczy, to jest jakaś uczelnia. A ona jest jakaś, za wyproszenie mówiąc, spierdolnięta ta baba. Znaczy, ta dziewczyna, ta Wiktoria cała, co się chwali. Nie lubię jej. Wyryte znaki? Victoria doesn't waste a second kissing ass. Even if you're submitting your photo for the competition, Amber forever. What the fuck? Widać, że już się, kurde. O, odblokowano osiągnięcie makro ice. Co to jest? Serio? Zeszyt. Tablet. Jaki tablet? O kurde. I can't believe she. I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. To jest, kurde... Produkt GRLT64S. Dzięki mocy i szybkości model GRLT64S zapewnia bogactwo funkcji i możliwości. Zrobisz nim zdjęcie zawsze i wszędzie. Format JPEG zapewnia niesamowitą jakość, w tym zupełnie nowy poziom głębi, ostrości i plastyczności. Ale cholera jasna, drogi ten aparat. Cena 5-300 dolarów? O kurde. Drogi jest w piru. Ja bym takiego czegoś się kupił, wiecie? Za dolary. Komputer. Kogo to komputer? Wow, ale fajny. Kate. Rozmawiaj. Hi, Kate. Oh. Hi, Max. Widzę, że ona jest jakaś... Kate, I hope I didn't embarrass you with my lame answer. It sucks to be dragged into the spotlight. Unless you're Victoria. She's got nothing on you, Max. Well, I should get going. Yeah, me too. Talk to you later. Sure. Sure. Co, Victoria, kurde, małpo ty pierdolnięta? No i co? Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. Obgaduje, pewnie, że cię obgaduje, kurde. Suka jedna, inaczej nie powiem. He even has the best plasma. Nie chcę obrażać tych, co, wiecie, grali w sosu, nie, i... Can't wait to watch some more documentaries on this bad boy. No, ja mam do niej, powiem wam, neutralność do tej babki, dziewczyny. Nie, ja jestem neutralny do niej. Tak sobie. Bo ja już jej nie... Ja od początku jej właśnie od tej odpowiedzi, co nie? Tak jakby się chwaliła czym. Chwaliła się, co nie? Taka chwalipięta, kurde. A ona jest głupia, kurde. Okej, tu mamy jakieś radia. Kurde, powiem wam, że na taki rok, co ta gra powstała, to jej bardzo fajna. O, sprzęt fotograficzny. Co my tu mamy? Jest niebo dla aparatów. Oh man, dobra, they have those tutaj sweet już, ultrasonic lenses. Tutaj już, o, zdjęcie jakieś. Kogo to zdjęcie jest? That was amazing. Niesamowite, że pan Jefferson. Even though I didn't want to be in the picture. Takie fajne. O, to jest ta Victoria, kurde. O, i nawet burzyna, kurde, znaleźli. No ja cię kręcę. I nawet jakiegoś, o kurde. Chyba go przerobili, zobaczcie sobie sami. Widzicie? Jakiś, kurde, Photoshop. Serio? Drukarka, ja pierdzielę, kto tam tak łazi? A, dobra, nieważne już. No dobra, wiecie co, ja tu zrobię cięcie i widzimy się z powrotem. Okej, witam was z powrotem po przerwie. Musiałem wtedy, wiecie, zatrzymać nagranie, bo... No, musiałem.
Musiałem. Czekajcie, bo zaraz kichnę. Cholera jasna, nie lubię kichać przy nagrywaniu, co nie? Czekajcie, mam chusteczkę przy sobie, mam. Ja sobie tu mikrofon do góry wezmę. Nie lubię jak kurde przy nagrywaniu. No, nie lubię. Czekajcie, ja tu do góry wezmę mikrofon, o. Masakra, kurde, powiem wam. Z tym wszystkim, dobra. Okej, rozmawiaj. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes, excuse you. No, Victoria, excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. This is ridiculous. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. Spójrz na to, sukę. Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. Dobra, okej. Okay. Tu mamy jakieś jeszcze zdjęcia. He never escaped the lighthouse. To jest latarnia. Co wtedy, jak widzieliście, był ten był ten wiatr, czy tam even in pictures, tam, the forest around here always looks mysterious. O, the forest. Ta gra, kurde, taka fajna. To ta latarnia, co tam ona była, wiecie, co jej się śniło. Okej, co my tu jeszcze mamy? O, tu jeszcze coś mamy, co to jest, aparat? O kurde, za 20 tysiaków? Ja cię kręcę. I bet he gets pristine digital images. Ja cię kręcę. But I still dig my little Insta. You didn't tell me how cute I looked yet. I was about to. Okej, gra się zapisała. Then I might send you a special picture. Wow. Jaka ta gra? Jak ta szkoła fajna jest, powiem wam. Tylko ci nauczyciele są tacy. Tacy kurde głupi trochę. Znaczy ten Jefferson, ten co nie, pan Jefferson, to mi się za bardzo nie podoba, powiem wam szczerze, nie podoba mi się on. W ogóle kurde, jak on się do niej odzywał, jak on się do niej w ogóle odzywał w pieruny, no. Ja tego nie rozumiem. Okej, zaczyna się gra, dopiero. Okej, okay, Life is Strange. Nie wiem, czy to tak się czyta, epizod pierwszy, pod czwarka. Nie wiem, ile będzie trwał ten epizod, ale zobaczymy, co nie? Plakat zaginiono. These missing persons posters are popping up everywhere. Jaka fajna muzyka, kurde. Ma 19 lat. Czy miało, ma w tej chwili. Rachel Amber się nazywa. Która uciekła, to nie? Zaginęła znaczy, ale też może uciekła od kogoś, to nie? Aha, i ma... Aha, ma... 19 lat wzrost, wysoka, powiem wam nawet. Waga, 50 kilo? Serio? Tatuaż smoka na łydce i gwiazda na lewym nadgarstku, wow. Zaginiona od poniedziałku, 22 kwietnia 2013 roku. O kurde, to jeszcze jej nie znaleźli do tej pory? Aktualnie? Do 23 lipca, bo to już nagrywam kolejnego dnia właśnie ten... Wiecie, po tej przerwie, co nie? Ale materiał pojawi się dopiero, wiecie, po... Po gotiku, wiecie? No ja już go nagrałem, co nie, ale... No... Po co mówić, jak ja i tak przecież... Jaki plakat, ja pierdzielę, blood. Oddajcie krew, Akademia Blackfell potrzebuje świeżej krwi, dołącz do naszej Halloweenowej akcji 31 października 2016 roku. Najlepszy kostium otrzyma nagrodę. Z
Sala gimnastyczna Blackwell. Blackwell znaczy. Dobra, chyba wszystko już przeczytałem. Laboratorium. Taylor. There's Taylor, always waiting for Victoria. Teraz zawsze czeka na Wiktorię, tak? I think that's Courtney. Niewolnica. No otwieraj to, ja cię kręcę. Fajna muzyka, powiem wam w tej chwili, fajna. Spodobała mi się ta piosenka. Taka spokojna. Niektóre takie gatunki też lubię, co nie, ale nie do końca. Żeby się opieprzać, ja pierdzielę. Fajna ta gra jest, powiem wam. Co ten plakat powstrzymuje? Haha, przemoc! Bully Free Me. A jest właśnie taka gra, Bully Scholarship School. To jest niemiecka gra, co nie? Scholar, tak, niemiecka właśnie. I to jest... może wiecie, może nie... Wiecie, jakiego to wydawnictwa jest? Czy twórców? Rockstar Games, tak, moi drodzy. Rockstar Games. Justin! O Boże, nie gadajcie, że Bieber. Bożeż ty, nie mogę. Wszyscy, kurde, słuchają piosenek czy coś. Daniel! I hate bully jockstraps like Logan. Logan, kurde. Poor Daniel. Biedny Daniel! Ja pierdzielę. Bio! No zostaw go! Ci kopnę, ziomuś. Który to jest ten Daniel? Nie wiem, nie ogarniam tych ludzi. Plakat zaginiono, to jest ta sama? Pewnie tak. Tak. I znowu to samo się powtarza. They should just call it a sugar machine. Cukromatem. That would be awesome. Serio? Plakat. Kołacha w domu. That's so messed up. O, tu coś ciekawego jest, powiem wam. Ratujmy Arcadia Bay. Przez ostatnią dekadę zmiana. Kurde, zakochałem się w tej piosence, powiem wam. Podoba mi się ta melodia i w ogóle ten tekst. Znaczy tekst może mi się... Znaczy nie wiem, co oni tak za bardzo śpiewają, co nie, ale podoba mi się ta melodia. Sama melodia mi się podoba bardzo. No dobra. Ale w ogóle taka spokojna piosenka, powiem wam. Nagroda, szesnasty września za skradziono mój plecak, który zostawiłem na stole, w którym miałem wszystkie książki i nowy tablet. Serio, kto tablet zostawia w plecaku? Boże. Ja bym zostawił w domu albo wyniósł, nie wiem, tam gdzie ludzie nie chodzą. To nie wiem gdzie. Na sprzedaż laptop w pełni naładowany, 600 dolary? Czy euro? Czy... nie wiem. Chyba tak. O, tu coś jeszcze jest. A to jest to samo. Dobra. Poszła się. Poszła se. Biuro dyrektora. Dyrek rzadko wychodzi. To już widziałem nieraz. Pani jak? Pani Grant. O, i tu mamy właśnie tą mapę. Jezu, to jest łatwe do zapamiętania. Ja pierdzielę, no bez jaj. Aha. Dobra, to do kibla trzeba się szukać tutaj, w tej grze. Trevor! Trevor! Haha! O, Samuel! Ja pierdzielę. O, trofeum! Jakie trofeum? Bo ja cię kręcę. No, fajne, fajne. Wow! Widzę, że tu czapki jeszcze ten są na jako medale, co nie? O, piłka. O, jak to się nazywa ten sport taki niebezpieczny? Ta co taka piłka jest? Baseball? Nie baseball. Baseball to jest piłko. O, nie pamiętam w tej chwili, kurde. To jest też coś podobne do piłki nożnej, co nie? Się kopie, jo, ale... Jak ja mam do tego kibla iść w pieruny? Gdzie jest kibelek? Tu jest kibelek.
Wejdź. Oczywiście, że wejdź. A tam kurde pewnie jakiś śrutno ten tego, czy nie? Empty, good. Nobody can see my meltdown. Except for me. Zlew, użyj. A tu zaraz ktoś wejdzie. Just relax. Stop torturing yourself. Co to? You have a gift. Ktoś jej zdjęcie zrobił. Fuck it. Fuck it. Motylek, jaki fajny. When a door closes, a window opens. Or something like that. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. Motylek! Czekajcie, bo sobie tu wlewałem picie, co nie? Zdjęcie zrobimy. Piup! Spieprzył. Znaczy, uciekł! Przepraszam, uciekł. Oho! It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count three. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I've got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this, bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who. Oh, kurde! What are you doing? Come on, put that thing down. Ever tell me what to do? I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Jaki debil! Ja pierdzielę! Kurde, jakbym tam szedł, to bym go... zabiłbym go! Whoa. What the fuck? How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. And then I was back here. He likely was. These pieces of time can frame us. I already heard this lecture. From light to shadow. From color. Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Now. Shit! Can you give me an example of a photographer? I cannot believe this. Rozwaliła, Boże. Okay, if I'm crazy, I might as well go all the way. Can I actually reverse time? There you go, Victoria. Why Arvis? Because of her images of hopeless faces. You feel like totally. Okay. I actually did it. Photographer who perfectly captured the human time machine. Anybody? Bueller? Max, don't freak out. Not yet. There you go, Victoria. Why Arvis? Because of her. Keep it together, Max. You feel like totally haunted by the eyes of those. Zrób selfie. Znowu? She saw humanity as tortured, right? When I took my selfie, Jefferson asked me a question. If he does again, I'll notice this for real. Kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not dreaming this. As you all know, the it's real. Portrait has been popular I can tell. Since the early 1800s. Your generation so I can go back in time. For selfie expression. What if that girl isn't dead yet? I couldn't resist. The point can I save that her? Portraiture has always been a vital aspect of art and photography for. I need to go to the bathroom quickly and check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please
Tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits. I'm sorry. I feel sick. May I be excused? Nice try, Max. But you're not gonna get away that easy. We can talk more after class. Is there anybody here shit. Who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after class. And I need time to save that girl. A process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. What if I rewind again and give him the right answer? Detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. Okej, czekajcie. Czekajcie, shift. Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. The Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of Evan. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry, too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Psa! Max, you are not crazy. You are not dreaming. It's time to be. Dobra, zobaczymy, czy da się wyjść stąd teraz. Yes, Victoria. I see you, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. O Jezu. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in. I'm not avoiding, just biding time, waiting for the elusive right moment? Exactly. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you. Okej. Aha, naciśnij control. Dobra. Znaczy nie, rozmawiaj. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes, excuse you. No, Victoria, excuse us. I'd never let one of photography's... I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right answers, good. Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. Okej, to można iść już, fajnie. Otwórz. I hope I have enough time to get to the bathroom. Please, by dotrzeć do łazienki. I can't tell anybody. They'll think I'm crazy. Okej, łazienka była tutaj, tak? Okej. Okej, Max, retrace every step. I washed my face, I shredded my photo, no. Then the butterfly flew in, tak, and tak I took było. Zrobiła zdjęcie i teraz przyszedł ten chłopak. Czy ten... Leave them out of this bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself! You don't know who the fuck I am or who you're messing around with! Where'd you get that? What are you doing? Don't come on, put that thing down! Tell me what to do! Wowzer, it's happening again. People trying to control me! You are going to I need a hammer to break it open. Than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Oh. Holy shit, I can't let this happen. No. If I can reverse time again, I can help her. Mm-hmm. Punk. Don't ever tell me what to do! I'm so sick of people trying to control me! No way! Don't ever touch me again, freak! Psst.
another shitty day. That did not happen. This cannot be real. I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? Do not freak out. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to. Your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone and please turn off that alarm since that's... Właśnie! Wypierdzielaj i zgasi ten alarm, ty! Okej, to mam biegnąć do... You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You could always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. O kurde, dobra. Nie wiem, czy dobrze robię, ale... I just saw Nathan Prescott.